wyjątkowym tegorocznym jesiennym spotkaniu z piosenką w Tłuszczu. Wyjątkowym, ponieważ dziś przyszło nam świętować piękny jubileusz 15-lecia działalności zespołu ludowego Sami Swoi z Tłuszczca. Brawa po raz pierwszy! Zespół rozpoczął swoją działalność w 2009 roku, a impulsem do jego powstania były dożynki gminne właśnie w Tłuszczu. W tamtym czasie dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury była pani Małgorzata Hanas. To właśnie ona zmotywowała panią do przygotowania pieśni dożynkowych i zainspirowała do stworzenia zespołu śpiewaczego. Co więcej, przez pewien czas towarzyszyła zespołowi podczas występów, za co członkinie oraz członkowie są jej ogromnie wdzięczni. Pani Małgorzata jest dzisiaj z nami i serdecznie jeszcze raz ją witamy i dziękujemy w imieniu zespołu za wszystkie lata współpracy. Zespołowi od początku aż do 2021 roku przewodniczyła Zofia Najranowska. Obecnie kierownikiem zespołu jest Maria Bogucka, a muzyczną oprawę zapewnia nieprzerwanie pan Tadeusz Sujka. Pana Tadeusza wspiera pan Józef Leszczuk, grając na bębnie. Brawa dla obu panów. Liczy obecnie 13 osób. W minionych latach do grona zespołu należały także Teresa Węgrzyniak oraz Teresa Bełcząska. Repertuar zespołu obejmuje tradycyjne piosenki biesiadne, patriotyczne, kolędy oraz pieśni okolicznościowe. Od kilkunastu lat w Tłuszczu zespół organizuje cykliczne wydarzenie jesienne spotkanie z piosenką właśnie, które stanowi okazję do integracji, biesiadowania, pielęgnowania naszych wspólnych wartości. Zespół z dumą reprezentował gminę Międzyrzec Podlaski podczas licznych wydarzeń kulturalnych zarówno na terenie powiatu bielskiego, jak i poza nim. Występy miały miejsce m.in. w Wygnance, Brzozowicy Dużej, Lubartowie, Świderkach, Stoku Lackim oraz Żdżarach. Udział w tych wydarzeniach to dla zespołu nie tylko możliwość promocji naszej lokalnej kultury, ale także okazja do nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi zespołami ludowymi. Zespół Sami Swoi aktywnie uczestniczy również w różnorodnych konkursach i warsztatach. Od kulinarnych, przez komputerowe, wokalne, aż po rękodzielnicze. Wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych Tłuszczec z wielką pasją kultywuje tradycję wicia wieńca dożynkowego w kształcie orła, który od ponad 60 lat jest charakterystycznym symbolem wsi Tłuszczec. Motywują do dalszych działań. W 2010 roku zespół uczestniczył w powiatowych dożynkach w Leśnej Podlaskiej, a w 2012 roku gościł delegację z Francji oraz reprezentował parafię świętego Józefa na dożynkach diecezjalnych w Woli Głowskiej. W 2013 roku członkowie zespołu odkrywali uroki Kazimierza Dolnego, a w 2014 wzięli udział w nagraniu programu o tradycjach bożonarodzeniowych w Telewizji Polskiej. Działalność zespołu obejmuje również aktywności w ramach projektów Czas Seniora, którego druga edycja zakończyła się spływem kajakowym i nagraniem płyty na podlaskiej wsi w 2018 roku oraz wspólnie tworzymy kluby seniora. Stała współpraca ze Szkołą Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Tłuszczu umożliwia zespołowi przekazywanie tradycji dzieciom i młodzieży. Zespół dziękuję pani dyrektor Elżbiecie Dojczuk za tę współpracę i cieszy się, że pani dyrektor jest tak otwarta na pomysły zespołu. Mieszkała za lasem, za lasem, za wzgórkiem, dwa kocze miała i kapelusz z piórkiem. No i jeszcze coś, ale o tym szan, jedną małą rzecz, tra la 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 la. No i jeszcze coś, ale o tym szan, jedną małą rzecz, tra la 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 la. On mieszkał w Koszalach, było mu wygodnie.
serdeczne podziękowania panu Krzysztofowi Adamowiczowi, wójtowi gminy Międzyrzec Podlaski. Brawa dla niego. Oraz pani Sylwii Hubicu, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Dziękujemy za nieocenione wsparcie, życzliwość oraz wszystkie inwestycje, które zostały poczynione na rzecz naszego zespołu. Wasza pomoc i wsparcie towarzyszą nam na każdym etapie naszej działalności, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Dziękujemy również za współpracę i pomoc w wielu przedsięwzięciach Czesławowi Krzysztofowi Węgrzyniakowi, prezesowi Stowarzyszenia Gminy, który przez wiele lat pełnił również funkcję sołtysa, oraz wszystkim tym, którzy wspierają nas dobrym słowem i czynem. Raz jeszcze dziękujemy za to, że jesteście dzisiaj z nami i zapraszamy do wspólnego świętowania. Drogie panie, panowie, jest mi niezmiernie miło, że jestem w tak cudownym miejscu, jakim jest Tłuściec, w takim pięknym otoczeniu, jak zespół Sami Swoi. Chcę powiedzieć, że i miejscowość, i zespół nadają duszy tej wsi. Bardzo jestem zadowolony z tego, że potraficie przez tyle lat kontynuować tradycje pieśni ludowych, spotykać i ogarniać nas wszystkich tutaj. I z tego miejsca życzę wam jeszcze co najmniej 50 lat funkcjonowania. A to oznacza, że nie śpieszymy się na tamten świat, jeszcze mamy coś do zrobienia. Idąc tutaj, tak sobie pomyślałem, odkąd pamiętam, zawsze zespół Sami Swoi był blisko Gminnego Ośrodka Kultury i otaczał ludzi. A jak spojrzałem na te 15 lat, a następnie na panie, to się potwierdza. Jeszcze 3 lata do pełnoletności zostało, a w związku z tym musimy dotrwać do tej pełnoletności i wówczas świętować 18. Z tego miejsca chcę podziękować wszystkim zespołom, które przyjęły zaproszenie zespołu Sami Swoi. Cieszę się bardzo, że jesteście, cieszę się bardzo, że będziemy mogli wsłuchać się w wasze wykonanie pieśni ludowych i pobyć troszkę razem. To ważne, że tworzymy wspólnotę ludzi, dla których kultura ludowa jest wyznacznikiem funkcjonowania oraz jesteśmy nośnikami tej tradycji ludowej. Za to wam naprawdę z całego serca dziękuję i jednocześnie zachęcam do dalszego kontynuowania swojej drogi rozwoju, bo jeszcze wiele wspólnych lat przed nami. Pozwólcie, że w swoim imieniu, w imieniu radnych gminy Międzyrzec Podlaski, dyrektorek Instytucji Kultury, złożymy jak najlepsze życzenia. Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim 100 kolejnych jeszcze lat działalności, nie tylko 18, 20, 25. Zarażajcie dalej swoją energią. Bądźcie tak piękne, jak jesteście. Rozrastajcie się dalej. Bardzo kibicuję temu. Robimy to. Nie to miałam na myśli. Dziękuję wam bardzo za wszelkie wsparcie, za każdą chęć do działania, choć wiem, że nieraz daję pomysły państwu do zrealizowania szalone i trudne i takie troszeczkę może nietypowe. Dziękuję za zrozumienie, za uśmiech, za szczerość. No, śpiewajcie nam dalej. Gratuluję, kochane. 15. Ja myślę, że kolejne 15, potem jeszcze 50, jeszcze tak dalej w zdrowiu. Pani kochana, w zdrowiu, w szacunku do siebie, w miłości, w zrozumieniu. I w takim przyjacielskich stosunkach zawsze, żebyście fajnie reprezentowały gminę, rozsławiały ją,
bo jakby nie to, to jesteśmy patriotkami lokalnymi, prawda, zawsze, prawda, w każdej sytuacji, więc tego wam życzę, żebyście na swoich próbach zawsze były radosne, uśmiechnięte i ten uśmiech i tą radość przeżyły wśród spotkań, które spotykacie się z zespołami innymi. Także wszystkiego najlepszego, wszystkiego co dobre wam życzę. Z okazji jubileuszu 15-lecia zespołu ludowego Sami Swoi pragniemy złożyć serdeczne gratulacje Państwa pasji, zaangażowaniu i pielęgnowanie polskiej tradycji ludowej zasługuje na najwyższe uznanie. Dzięki Waszym występom nieustannie przypomina o bogactwie naszych korzeni, przynosząc radość i wzruszenie pokoleniu. Życzymy dalszych sukcesów artystycznych oraz wiele kolejnych lat wspaniałych występów, które będą cieszyć się z serca publiczność. Wszystkiego najlepszego z okazji jubileusza. Radny powiatu Marek Sulima i starosta bialski Mariusz Filipiuk. To jest piękne, tak jak Pan Wójt mówi. Cieszymy się, że jesteście. Cieszymy się Wami na różnego rodzaju świętach. Pięknie reprezentujecie te regiony. Jesteście piękne, młode i myślimy, że pobędziecie jeszcze lat. Na pewno życzę Wam wytrwałości i wyrozumiałości u mężczyzn, bo to najważniejsze, bo ja wiem, że dzisiaj będę tutaj objedzony, opojony, a tam mruczący facet i znowu jej nie ma, znowu nie ma co jeść. Ale tak bywa, działalność społeczna kosztuje, także wszystkiego, wszystkiego, kochany zespole Sami Swoi, trzymajcie się, tak dalej, a my się będziemy Wami cieszyć i dzięki Waszym spotkaniom to nas właśnie jednoczycie tutaj wokół siebie, te wspaniałe zespoły, które przyjechały z innych gmin. Dziękujemy im też również, że chcą przyjeżdżać i widzą te nasze strony, piękną gminę, ładnego wójta, mądrego. Wszystko, jak widać, u nas na razie gra. Słuchajcie, bardzo mi jest miło tutaj gościć. Bardzo dobrze się czuję. Przede wszystkim za sprawą pani Marysi, która garnia wszystko. Także bardzo dziękuję. Życzę jeszcze wielu jubileuszy dla zespołu. I abyśmy się najczęściej spotykali teraz w gronie, nie tylko takim wąskim, ale jeszcze szerszym. Wszystkiego dobrego. Przez te wszystkie lata Wasza praca, energia i talenty sprawiły, że tradycja ludowa żyje i kwitnie, przynosząc radość i dumę lokalnej społeczności. Życzymy Wam, całemu zespołowi, kolejnych sukcesów, wytrwałości i niegasnących pasji na dalsze lata. Niech każdy kolejny występ przynosi Wam tyle satysfakcji, co dotychczasowe, a publiczność niech z entuzjazmem oklaskuje Wasze umiejętności. Bogu niech będą dzięki za to, że napełnia Was taką chęcią, taką pogodą, chęcią do śpiewania, pogodą ducha, taką radością z tego, co robicie. I dziękujemy Wam za to, że nas reprezentujecie, że stale nas zapraszacie, że możemy cieszyć oko tym, co naprawdę robicie. To jest przepiękne. To jest przepiękne i daj Boże, żeby było komu Was zastąpić. A na pewno nie będzie to łatwe zadanie, bo poprzeczkę postawiłyście wysoko. Gratuluję, życzę kolejnych wspaniałych rocznic. No tak, co najmniej do setki.
wam złożyć, drogie panie, najserdeczniejsze i płynące z serc naszych życzenia. Życzymy przede wszystkim zdrowia, dużo sił i zapału do dalszego śpiewania i kolejnych występów. Życzymy również wszelkiej pomyślności, dużo sukcesów oraz dalszej wspaniałej aktywności twórczej. Niech kolejne lata będą również owocne, jak te dotychczasowe. Stoimy w brzęku!